I wczoraj doszłam do wniosku, że ja wcale nie chcę mieć clickbaitowych tytułów i żeby to się, kurde, na YouTubie oglądało, bo czasami mam wrażenie, że los gra ze mną w pokera tylko po to, żebym miała, nie wiem, temat do nagrywania filmów. Nie chcę, mogę zamknąć ten kanał, mogę przestać to robić. Chcę spokoju. Dzień dobry. Wczoraj już nic nie nagrywałam, bo nie byłam w stanie. Jakoś mimo wszystko byłam mocno przygnębiona. No generalnie wszyscy lekarze mi powiedzieli, że przelot jest w dalszym ciągu w normie, żeby się nie przejmować, żeby już nie badać więcej bety, żeby już teraz tylko czekać na USG. Wczoraj nic na USG nie było jeszcze widać, no ale lekarka powiedziała, że 14 dni po transferze to jest bardzo wcześnie, no i taka jest prawda. Ponoć przyrost poziomu beta-HCG może troszeczkę zwalniać powyżej 1000-1200, dlatego troszeczkę liczę na to, że to było właśnie to. Ja po prostu jestem bardzo analityczna i dla mnie musi być wszystko według linijki i jeżeli cokolwiek się odchyla, to ja zaczynam po prostu panikować. No i tak jest też w tym przypadku. Nie pozostaje mi nic innego, jak poczekać do tego poniedziałku i zrobić to USG. Jeżeli będzie cokolwiek już widać, to naprawdę się uspokoję, już będę czekać cierpliwie do tego USG z sercem, ale to będzie dopiero 17 dzień po transferze i dalej może być jeszcze, może jeszcze nie być widać pęcherzyka. Fakt, że beta, nienawidzę po prostu tej bety już, nie chcę w ogóle myśleć o tym, ale powinna być już na tyle wysoka, że ten pęcherzyk powinien się uwidocznić. Dlatego to będzie najtrudniejszy weekend w moim życiu. Do tego jeszcze właśnie jadę teraz na test na wiecie co, bo muszę zrobić 72 godziny przed wylotem. Wylot jest w poniedziałek wieczorem, rano mam USG, załatwianie wszystkiego, po prostu na wariackich papierach. Do tego jeszcze w tym tygodniu zdarzyła się smutna rzecz w naszej rodzinie i musiałam po prostu... No, nie chcę wdawać się w szczegóły, ale musicie mi wierzyć, że to były trudne bardzo przeżycia związane ze śmiercią i to dodatkowo mi dołożyło. Dodatkowo jeszcze cały czas jest niepewne to, czy wylecę, czy wydam dzisiaj 500 zł na testy, a wulkan wybuchnie i ja zostanę. Szczerze chciałabym być po prostu już moim mężem i móc się do niego przytulić i nawet wypłakać i nawet pomarudzić, bo takie marudzenie przez telefon czy przez SMS-y to nie jest to samo. On się stara jak może, no ale wiecie, to nie jest tak jak ten, jak być powinno. Całe szczęście mam tutaj. Powiem wam szczerze, że miałabym ochotę się zaszyć po prostu na ten weekend w domu moich rodziców, z nikim się nie widzieć i po prostu sobie być tutaj na miejscu, nie odpowiadać na pytania i tak dalej, ale się nie da, jest to mój ostatni weekend w Polsce. Równocześnie chcę się spotkać, pożegnać ze wszystkimi, z rodziną moją, mojego męża. Dzisiaj jesteśmy umówieni z... jedziemy z moim bratem do naszej chrześnicy i choćbym chciała tego z całego serca uniknąć, nie uniknę. Jak to było w piosence, znowu przyszło mi płakać, uśmiech przykleić na twarz. Generalnie wiem, że ja się też troszeczkę za bardzo nakręcam, ojej. Tak, ktoś może powiedzieć, że ja się troszeczkę za bardzo nakręcam i ten przyrost w dalszym ciągu jest w normie i w ogóle, ale kiedy mnie natura i ten transfer cały przyzwyczaił przez te 2 tygodnie do tego, że ta beta przyrasta pięknie, ta beta przyrasta na poziomie 150% i nagle ten przyrost jest turbo dużo mniejszy i lekarz mi pisze, że jest on w dalszym ciągu w normie i żeby się nie przejmować, chociaż chciałby widzieć większy, no to ja już sobie wszystko układam w głowie, no wiecie, jak po swojemu. I dla kogoś, kto jest w takich sytuacjach trochę zero-jedynkowy, jest to naprawdę bardzo trudne.
I najgorsza w tym wszystkim jest bezradność, ponieważ nie mogę zrobić absolutnie nic więcej, tylko czekać. I wierzcie mi, że słowo proszę czekać jest dla mnie najbardziej znienawidzonym słowem tego roku. I wiem, że wielu z was mówiłam o tym, że trzeba cierpliwie czekać, nie ma co się przejmować, bo taka jest prawda i nie mogę nic innego powiedzieć komuś, nie mogę sobie niczego innego nie powtarzać. Boli mnie brzuch od wczoraj, ale wydaje mi się, że to od stresu i od transferu mam tak naprawdę jakieś 5 kilo na minusie, ale to przez to, że nie mam za bardzo apetytu, a poza tym zeszło ze mnie trochę wody po tej stymulacji, więc trochę na mnie krzyczą, że chudnę, nie chcę jeść, ale to wcale nie wynika z tego, że jakoś, nie wiem, się głodzę czy odchudzam, tylko po prostu słucham tego, na co mam ochotę i nie wmuszam w siebie, bo to też nie ma sensu. No stresuję się, słuchajcie, stresuję się wszystkim masakrycznie i staram się myśleć pozytywnie, bo tak naprawdę ten wczorajszy przyrost wcale nie oznaczał nic takiego bardzo złego, ale po tylu latach to jest tak zrozumiałe, że każde nawet procentowe odchylenie od normy dla mnie będzie bardzo stresujące i wiecie jak jest. Właśnie czekam w kolejce na wymaz, na wiecie co. Jestem umówiona na godzinę, trzeba było umówić się na godzinę i okazuje się, że te godziny umówione i tak nie obowiązują i tak jest kolejka i tak trzeba w niej stać. Także świetnie, super. Tato stanął za mnie, bo jest dość chłodno i boję się po prostu, żebym się bardziej nie doprawiła, bo trochę mnie rozkłada jakieś przeziębienie, także myślę, że to jest minimum godzina stania, a powinnam wejść za 10 minut, więc rewelacja. Alap. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Oprócz tego, że prywatnie można się zarejestrować na taką wizytę, to jeszcze sanepid wysyła po prostu tutaj na te wymazy, więc część osób jest tych, co się zarejestrowało, zarezerwowało sobie godzinę tak jak ja, a część osób jest takich, które nie ma zarezerwowanej godziny i nikt nie jest w stanie sprawdzić, kto jest kto. Także brawo, świetnie. Dalej czekam. Właściwie to mój tato za mnie czeka, ja siedzę w aucie, bo no strasznie mi wieje po podwiązkach tak zwanych. Siedzę w masce, bo zaraz będę wychodzić i tak naprawdę tylko dzięki temu, że przyjechaliśmy tutaj godzinę wcześniej, wejdę praktycznie o czasie. I to jest taki paradoks, bo za nami teraz jest kolejka znowu na 15 osób, więc gdybyśmy przyjechali tak jak jest na stronie 5 minut przed, to stałabym tutaj pewnie do 11. No, że tak powiem, jestem wymazana. Pani była bardzo delikatna, całe szczęście wymaz był z nosa i z gardła, a nie z nosogardzieli. Więc było naprawdę bardzo przyjemnie, więc oprócz tego, że organizacyjnie jest fatalnie, to sam wymaz był całkiem przyjemny, więc nie narzekam. No i czekamy na wyniki. Wyniki będą wieczorem. Oczywiście nie zakładam, że cokolwiek, no ale wiecie, na zimne trzeba dmuchać i zobaczymy. Zobaczymy jak tam wulkan, czy się sprawdzą moje przewidywania z moim szczęściem, że zrobię wynik i wulkan da o sobie znać. Teraz pozostaje nam tylko czekać, wiecie, i na poniedziałek na to USG. Całe szczęście jest z samego rana, więc nie będę musiała jeszcze pół poniedziałku czekać. Ale to wszystko jest tak na wariackich papierach, że z moją właśnie takim poukładaniem wszystkiego jest to naprawdę dla mnie mocno stresujące, bo okulary założę, bo no ja po prostu panikuję, jak nie mam kontroli nad czymś, no a niestety, jak to wczoraj usłyszałam właśnie, no ciąża to nie jest matematyka i trzeba tutaj w tym momencie wyluzować. Staram się jak mogę, jak widzicie, czy nie widzicie, musicie mi uwierzyć, cały dzień staram się w jakiś sposób mieć zajęcie, żeby o tym nie myśleć. Mam trochę spraw do pozałatwiania przed wyjazdem, więc myślę, że dzień zleci, już jest prawie 12, więc
myślę, że będzie spoko. Największym problemem jest to, że fajnie byłoby tak się położyć, spać i pospać do 11, żeby już tam pół dnia zleciało, ale niestety ja punkt godzina 6 już jestem na nogach, a czasami nawet i wcześniej. No ale cóż, no tego nie zmienię, jest jak jest. Także no czekamy. Jak wiecie, jest to słowo roku 2021. Proszę czekać. A plan na dzisiaj to w ogóle mam taki, że jadę teraz po moją babcię. Muszę potem pozałatwiać kilka spraw jeszcze na mieście. Wracam, a potem, tak jak wam wspominałam, chyba już jedziemy z moim bratem, bratową i bratanicą do Krześnicy. Bo dawno się nie widziałam z małą, a no trochę jest mi głupio, bo jestem tyle czasu, ale wiecie, no na pewne rzeczy po prostu nie mam wpływu i szczególnie, że okazuje się, że maluchy, znaczy maluchy, już nie takie maluchy, ale dzieciaki były chore i no ja też nie chcę się pchać w jakieś tam ogniska chorób, ale już jest ponoć okej, więc jadę zobaczyć się z nimi chociaż na chwilkę na kawę. Bo następna okazja będzie dopiero w czerwcu i mam nadzieję, że wtedy już będziemy mieć trochę więcej czasu, więc będzie troszeczkę cieplej też i wtedy łatwiej jest się zorganizować, tak żeby wpaść przynajmniej na ogródek i chwilę posiedzieć, a że nasza Krześnica jest bardzo żywiołowym dzieckiem, to w lecie po prostu jest łatwiej się i bawić i wszystko dla niej zorganizować. Także bardzo się cieszę, że pojadę. Fakt, że wczoraj i dzisiaj rano miałam jeszcze taki nastrój, że wolałabym siedzieć zamknięta w domu i w ogóle się użalać nad sobą, ale kurde, w sumie to nie ma nad czym się użalać, bo jeszcze nie padło ostatnie słowo w tym wszystkim i wszyscy mi powiedzieli, że jest w normie, a ja oczywiście szukam dziury w całym. No ale tak jak wam mówiłam, no ja jestem jaka jestem, mnie się nie da zmienić pod tym względem i po prostu za długo na to wszystko czekaliśmy, żeby teraz to miało tak się szybko zakończyć. A jeżeli nawet, to chyba jednak chcę się cieszyć tym, że póki co jesteśmy w tej ciąży i z takim nastawieniem postaram się dzisiaj ten dzień przeżyć.